Policjanci z Lubina zauważyli na drodze ekspresowej S3 kierowcę Skody, który jechał zygzakiem i znacznie przekroczył prędkość. Postanowili go zatrzymać. Mężczyzna zwolnił i jechał za radiowozem, lecz nagle zaczął uciekać. Przemieszczając się w kierunku Krzyczyna Małego, mężczyzna stwarzał realne zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego. Pędził nawet do 210 km na godzinę i to w obszarze zabudowanym. Zmuszał innych kierowców do nagłego hamowania oraz do zatrzymywania się i zjeżdżania na pobocze. W trakcie pościgu mężczyzna wyrzucił przez okno torbę. Okazało się, że była pełna narkotyków. Mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem, wjechał na chodnik, uszkadzając Skodę, jednak próbował nadal uciekać funkcjonariuszem, został jednak zatrzymany przez mundurowych. Okazało się, że mężczyzna przewoził w swoim samochodzie substancje psychotropowe typu ksefedron i mefedron. Funkcjonariusze przechwycili ponad 10 kg tej nielegalnej substancji. Po przebadaniu narkotesterem okazało się, że mieszkaniec powiatu dzierżoniowskiego był pod wpływem marihuany, a dodatkowo nie miał prawa jazdy. Mężczyzna trafił do aresztu i usłyszał prokuratorskie zarzuty. W sumie w ręce policjantów wpadło aż 10 kg narkotyków. Zatrzymanemu 29-latkowi grozi kara nawet 12 lat za więziennymi kratami.